60 euro. Ale biorąc pod uwagę, ile czasu zaoszczędzimy, ile trasy, no i przede wszystkim cieszymy się, że jedziemy po równej drodze, a nie wspinamy się pod górę z duszą na ramieniu. Ciekawostką jest to, że przed chwilą jechał motocyklista z Francji do Włoch, także na motorze też można ten tunel pokonać. Pierwszy raz jedziemy aż tak długim tunelem, ponieważ tunel Świętego Bernarda z Szwajcarii do Włoch był o wiele krótszy. Ten jest najdłuższy, tunel Monte Bianco, tunel Mont Blanc. Ponoć po francuskiej stronie Mont Blanc jest jeszcze lepiej widoczny niż po włoskiej, a o tym przekonamy się już za chwileczkę. Świetna sprawa z tymi tunelami, zwłaszcza tymi łączącymi oba kraje, różne kraje. Wjeżdżasz w jednym kraju, a wyjeżdżasz w drugim. Bardzo to szybkie i wygodne. Nie najtańsze, ale fajna przygoda. Jesteśmy dokładnie w środku tunelu, przed nami jeszcze 6 km. Tak to właśnie wygląda, a z przeciwnej strony jadą Francuzi do Włoch, albo Włosi wracają do domu. It's like I threw the dice and lost it all. But when I'm around you, I get a bit nervous. Like in a plane before it's taking off. Make a wish, take your pick. Let me out before I slip. Take your pick, take your pick. Jesteśmy już po francuskiej stronie. Czas na obiad, czas na obiad. Oczywiście, co można jeść we Francji? Placki ziemniaczane. Tutaj leczo z kaszą gryczaną. Więcej kaszy gryczanej niż lecza. Tutaj robi się zupa warzywna. A w piekarniku mamy skrzydełka z kurczaka. Skrzydełka są włoskie. Właśnie tutaj sobie tak pięknie dochodzą. Ziemniaki na placki są ze Szwajcarii. Zupa będzie chyba taką mieszanką międzynarodową. To było gotowane na kempingu Monte Bianco. Wczoraj zostało. A to jest nalewka poziomkowa, którą kupiłam na prezent. Na szczęście kupiłam dwie i mam teraz jedną na prezent. Pozdrawiam Was serdecznie. Kazik TV otworzył dzisiaj bar Port Mont Blanc. Czego Wy byście skosztowali? Czego Wy byście się napili z tego fantastycznego menu? Rzeczywiście po francuskiej stronie widać więcej tego śniegu i lodu. Tak, tak, kochani, zapamiętajcie ten widok. Tak wyglądał lodowiec na Mont Blanc w roku 2018. I oby tam pozostał do naszej następnej wizyty. Ruszamy w dalszą drogę, żegnamy się dzisiaj z górami, ale przed nami kolejne przygody. Jedziemy przez góry i doliny,
licznik wybił 5000 mil. 5000 mil, czyli jakieś 7,5 tysiąca kilometrów od wyjazdu z Cornwalli. Wow! Macie ciary? Bo ja mam. Właśnie wjeżdżamy do tunelu. O kurczę, będziemy przejechać z kolejną fantastyczną górę! Musimy ją zobaczyć! Wracamy do naszego poprzedniego trybu podróżowania, a to znaczy, że wstajemy skoro świt, wychodzimy z psem, jak najwcześniej ruszamy w stronę następnego noclegu, aby zajechać na miejsce w miarę wcześniej i mieć jeszcze kilka godzin dnia, żeby poeksplorować i tak dalej. Także jest wcześnie rano, jechaliśmy już godzinę, a teraz ja zabieram się za śniadanko, wstawiam bułki do piekarnika, w międzyczasie idę z pieskiem. Zaraz będzie śniadanko, kawa i chwila odpoczynku. O, no i chyba czas zdjąć tą piżamę, co w końcu. Umyć się i w ogóle przebrać i przygotować na następny dzień. Dziula grzecznie czeka na spacerek swój. Tutaj bułeczki, piekarnik już się grzeje. Także bierzemy się za śniadanko. Później spacer z psem. A później dalsza droga, a później już odpoczynek na nowym miejscu. Czy po śniadaniu można jeść deser? Jak najbardziej można, tak, pozwalam wam, jak najbardziej można. Ja właśnie biorę się za deser, mam tutaj ciasto ze śliwkami, które upiekłam wczoraj i mam kawusie. Jesteśmy teraz na parkingu, jest tutaj nawet sporo fajnych miejsc, żeby zjeść na zewnątrz, ławeczki, stoliczki i tak dalej, ale ja i tak wolę jeść w kamperze. A wiecie dlaczego? Bo często na takich parkingach ktoś pali. A ja mam tak, że jak ktoś pali przy mnie, nawet 500 metrów ode mnie, to i tak ja to wyczuję. Więc wolę sobie tutaj z kaziczkiem, w zaciszu domowym, w salonie. W ogóle tam różne krajzole chodzą na zewnątrz, więc lepiej sobie usiąść po prostu w kamperku i sobie na spokojnie spałaszować to ciacho. Ciasto wyszło mi dosyć suche, bo słuchałam wczoraj audycji Radia 404. Damian wczoraj nadawał. I trochę zapomniałam o tym cieście, ale później, jak już dojedziemy na nocleg, zrobię sobie do niego budyń, taki wiecie, taki custard, taki płynny. Także pozdrawiam was z kamperka. To jest takie miejsce na styku kuchni i salonu, gdzie się bardzo dobrze je. Pozdrawiam wszystkich wielbicieli kawusi. Dojechaliśmy na nasz parking przed winnicą i przed winiarnią, tak, tak, można tutaj próbować różne wina i w ogóle się doedukować, ale nie o winach, obiad robimy. Paluszki rybne, włoskie, bastoncini di merluzzo, panati prefritti i surgelati, a 15 pezzi. Bardzo ekskluzywny posiłek, w sam raz do drogiego wina. Zawsze smażymy rybę na zewnątrz, bo wiecie jak to jest z rybą, w mieszkaniu to zawsze czuć rybę kilka dni po smażeniu, a w kamperze to by było chyba czuć kilka miesięcy. Także jeżeli rybka, to tylko na zewnątrz. Oczywiście nie znamy włoskiego i nie wiemy co to za ryba, byle była, nie byłaby to panga z rzeki Mekong.
pudełko z wczoraj, z kolekcji. Dojadam ostatki. Bo kto jada ostatki, jest piękny i gładki. Kochanie, co dzisiaj na kolację? O, kochanie, owoce morza. Smacznego. Zjedliśmy już nasze owoce morza. Właśnie zmywam. I mam kilka refleksji. Wiecie, co nam się dzisiaj przydarzyło? Dzisiaj się dość boleśnie przekonaliśmy o tym, że większość autostrad we Francji jest płatna. I nie przewidzieliśmy tego w naszym budżecie, więc mówię wam ku przestrodze, że jakbyście robili podobną eskapadę do naszej, to nie wracajcie przez Francję, tylko wracajcie przez Niemcy. Na przykład do Wielkiej Brytanii. Trudno jest nie korzystać z tych płatnych autostrad. One, po prostu większość autostrad we Francji jest płatna. Ale, jak będziemy jechali już zimą do Hiszpanii, to kupimy sobie taki tag, który będzie nas prowadził przez Francję i Hiszpanię. Teraz już nam się to nie opłaca, już dojedziemy jakoś do tego Calais, ale mówię wam, kochani, jeżeli planujecie wyprawę samochodem przez Francję i Hiszpanię, pomyślcie wcześniej o kosztach autostrad. Te tunele, przełęcze, autostrady, grosz do grosza i wiecie, zbiera się kokosza, a za chwilę my się zbieramy, bo mamy zamiar się ubrać się jakoś tak bardziej wyględnie i pójdziemy tam do tego sklepu kupić wino. Nasz budżet to 10 euro, także nie wiem, czy coś kupimy, ale pójdziemy i zobaczymy. Jesteśmy już w tym winnym salonie, bo nie można tego nazwać sklepem z winami. Jest tutaj piękna wystawa, każde wino ma swoje stoisko, każde wino ma swoją mapkę, każde wino ma swoją ziemię, ma swoją glebę, na której wyrosło. I można oczywiście tutaj degustować. Na razie pani przy barze jest zajęta innymi klientami, ale my oczywiście też poprosimy o degustację, no i poprosimy o to, żeby nam wyjaśnił, jak się próbuje wino. Powiem wam, że wyczuwa się tutaj taki podniosły nastrój. Ja nigdy nie byłam w takim miejscu. Czuję się jak barbarzyńca w ogrodzie. Jest tutaj bardzo pięknie. No, nie może jak w galerii sztuki. Dynamite, you just blew my mind right now. Right now. One more night, baby, come and show me how. Wszyscy tutaj mówią oczywiście wyłącznie po francusku, ale z panią tak na migi i siłą woli i siłą sympatii, żeśmy się dogadały. Wytłumaczyła mi, że najpierw trzeba zrobić tak, o, powąchać, a później wciągnąć to winko jak spaghetti, to później można wypluć. Ale oczywiście nie wypluję tak dobrego wina. Wasze zdrowie, kaziczki. O kurczę, takiego wina to jeszcze nie piłam. Poprosiłam właśnie też o czerwone, żeby spróbować czerwonego wina. Alors, je vous propose de goûter Mâcon, Pierre-Claude, c'est une commune environnante d'ici. Cépage, Gamay. Grappe, Gamay. Ok. Blanc, Chardonnay et rouge, Gamay. Oui. Dobrze, teraz będzie wino Mâcon. Pani powiedziała rouge? Oczywiście, jesteśmy w Burgundii, więc wino ma kolor burgundu. No i trudny wybór, czy brać białe, czy czerwone. Nie powiedziałam wam, że jesteśmy w Burgundii. To jeden z najsławniejszych regionów winiarskich na świecie. A winnica, którą odwiedziliśmy dzisiaj, nazywa się Terre des Secrets. I wyobraźcie sobie, że właściciele są na tyle uprzejmi i na tyle sprytni, że przy swojej winnicy, przy swojej winiarni mają parking dla kamperów i możemy tam sobie dzisiaj legalnie spać. Jest tam woda, można opróżnić toaletę i tak dalej. Także
spróbowaliśmy Chardonnay i spróbowaliśmy jakiegoś innego wina, które było czerwone. Wybraliśmy to białe i jak na kogoś, kto nie zna francuskiego prawie w ogóle i umie tylko powiedzieć proszę i dziękuję, to myślę, że nieźle sobie poradziliśmy, bo oto mamy butelkę wina, które nam smakowało i mamy token na wodę, także pełen sukces. Jeszcze dziś rano byliśmy w Alpach, teraz jesteśmy w centralnej Francji. Jest wspaniały letni dzień, dlatego założyłam sobie moją letnią sukienkę, bo czuję, że to może być ostatnia okazja. Idziemy teraz na spacer wzdłuż tych wspaniałych winnic. I powiem wam, kochani, że tutaj w Burgundii uprawia się głównie białe winogrono, białą winorośl. I chyba najpopularniejsze wino to to, które kupiliśmy dzisiaj, Chardonnay. Na pewno też o nim słyszeliście. Zastanawiam się, czy ktoś z was pasjonuje się winem, jego historią, geografią i tak dalej. Bo to naprawdę wydaje się całkiem inny świat. Bardzo przyjemny, bardzo sympatyczny. Zwłaszcza jeżeli towarzyszy temu degustacja. Po tej degustacji bardzo dobrze nam się spało. Tutaj jest cała, wiecie, cała produkcja tego wińska i chodzą tutaj wentylatory przez całą dobę i wypychają takie winne powietrze. Także śmierdzi, przepraszam bardzo, koneserów wina. Pachnie tutaj wybornym winem. Także spało nam się bardzo dobrze. Już zrobiliśmy sobie serwis kampera i jedziemy w dalszą drogę. Ja ostatnio wywiesiłam taki szalik, żeby wszyscy na trasie wiedzieli, że my nie jesteśmy Anglikami, że tak naprawdę to my jesteśmy Polakami w angielskim aucie. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału.